z nami Jarek Kubicki. Jarek, awansowaliście po pewnym meczu i zwycięskim meczu 3-0 z Krakowią do 1/4 finału. Można powiedzieć, że przyjechaliście, zrobiliście co należy i możecie teraz spokojnie wracać do domu. No tak, myślę, że dobry mecz całkiem w naszym wykonaniu. Najważniejsze w sumie w takiej pogodzie była walka i obie drużyny pokazały, że chcą walczyć i każdy chciał wygrać. Też Krakowia miała sytuację. Dobrze, że my wykorzystaliśmy swoje i byliśmy konsekwentni. To wyglądało ustawienie wasze w dzisiejszym dniu w ofensywie, bo graliście trójką bardzo ofensywnych zawodników. Oprócz ciebie i Patryka Tuszyńskiego był jeszcze Kuba Świerczok. Ta wymienność pozycji w pierwszej formacji była bardzo widoczna, bo ty czasami schodziłeś do boku, czasami stanąłeś troszeczkę wyżej, czasami cofnąłeś się do środka pola. Czy tego wymagał od was trener Stokowiec na przedmeczowej odprawie? Tak, my trenujemy takie rzeczy na co dzień i dzisiaj był puchar, była świetna okazja, żeby spróbować tego rozwiązania. No udało nam się wygrać 3-0, więc wydaje mi się, że wywiązaliśmy się z tego dobrze. A jeżeli miałbyś porównać pozycję, na której wystąpiłeś, bo dzisiaj wystąpiłeś, można powiedzieć, troszeczkę na takiej dziesiątce, nazwijmy to roboczo w ten sposób. Zwykle występujesz z przodu, a wcześniej jeszcze występowałeś na skrzydle. Jak ty się czujesz na tej pozycji, na której dzisiaj zagrałeś? Rzeczywiście, dzisiaj w środku pola operowałem. No mówię, mecz ocenia nas wszystkich zawodników Zagłębia pozytywnie, bo wygrywaliśmy pewnie już do przerwy. Po przerwie kontrolowaliśmy spotkanie. Można powiedzieć, że zespół Krakowi nie był w stanie nam za bardzo zagrozić. To też gdzieś pozytywnie ocenia na naszą koncentrację i po prostu nasze zaangażowanie w to spotkanie. Wypełnialiśmy swoje założenia taktyczne, przedmeczowe i myślę, że w pełni kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku, także nieskromnie powiem, że chyba zasłużona wygrana i z czego się ogromnie cieszę, bo założyliśmy sobie, żeby awansować do pierwszej rundy, ale też założyliśmy sobie pewne takie taktyczne sprawy do zrealizowania w meczu i jeszcze raz powtórzę, z tego się bardzo cieszę. Skutecznie z przodu, nic nie wpadło z tyłu, także gramy dalej. Zabrakło gdzieś tam tej bramki, bo mieliśmy kilka sytuacji na 3-1 i może byśmy do meczu wrócili, a tak za nerwowo niepotrzebny też faul Dityajewa, bo to zupełnie nic nie dało w tej sytuacji. Także jest to piłka nożna, uczy ciągle pokory i pamiętam, że 3 miesiące temu się cieszyłem z wicemistrzostwa, a teraz mam bardzo trudną sytuację, ale nie jestem typem człowieka, który siądzie i się załamuje i będzie płakał, bo przypominam sobie sytuację, jak miałem minus 10 punktów w Jagiellonii i też nas wskazywali wszyscy, że już nie mamy szans, a tylko pracą można coś zrobić. I w taki sposób właśnie będziemy to robić, żeby następne spotkanie w poniedziałek wygrać. Na pewno gdzieś w Zagłębie bardzo dobrze grało z kontry, bo tak naprawdę my początek piłką się utrzymywaliśmy, graliśmy gdzieś te sytuacje, próbowaliśmy stworzyć, ale Zagłębie umiejętnie wyprowadzało te kontry, no i jak rasowy bokser, no punktowało gdzieś te 3-0 do przerwy, no to fatalny wynik dla nas, no i ciężko później było coś zrobić. Zaskoczyli was tym, że Zagłębie wyszło tak bardzo wysoko dzisiaj, od samego początku meczu, wyszli bardzo wysoko nawet, z wysokim pressingiem, od początku atakowali już chyba w 15 czy 16 sekundzie oddali swój pierwszy strzał. Czy wy byliście przygotowani na takie wysoko nastawione Zagłębie, tak mocno agresywne? Myślę, że tak, bo Zagłębie jest tego znane, że gra wysoko, że gra mocno, pressingiem wysoko i gdzieś oddaje dużo strzałów. Wiadomo, że każdej piłki nie zblokujemy, ale na pewno musimy mniej popełniać błędów w obronie, bo one są w niektórych momentach katastrofalne i gdzieś robimy mega duże błędy, a w Ekstraklasie to nie wypada i wiadomo, to jest od razu karcone. Zagraliście wysokim pressingiem, od początku chcieliście dopaść Krakowie. Taki był plan, czy to tak troszeczkę wyszło w praniu? No na pewno chcieliśmy strzelić bramkę na samym początku, bo to dawałoby nam komfort grania i tak w sumie było, że udało nam się strzelić bramkę tam w czwartej bodajże minucie i bardzo się z tego cieszyliśmy. Później już wiadomo było, że trzeba trzymać defensywę i już, że wszystko potoczy się po naszej myśli. W przerwie trener powiedział, że spokojnie, trzymamy ten wynik i próbujemy coś strzelić, jak pójdzie z przodu, bo można powiedzieć, cała druga połowa to była pełna kontrola w waszym wykonaniu i nawet można było jeszcze pokusić się o podwyższenie tego wyniku. Nie, no mieliśmy plan na ten mecz i w drugiej połowie już jak przy takim prowadzeniu już chcieliśmy też pograć więcej piłką, a jeżeli rywal by nas wysokim pressingiem atakował, to też było tak, żeby można było przegrać do napastników, bo mieli bardzo dużo miejsca między formacjami. Bartek, wygląda na to, że zadomowiłeś się już w pierwszym składzie Zagłębia Lubin. Tydzień temu, nieco ponad tydzień temu z Wisłą Płock mecz, bramka. Teraz mecz, znowu bramka.
Myślisz, że przekonałeś trenera Stokowca do tego, że już będzie na ciebie stawiał w każdym najbliższym meczu? Znaczy, powiem tak, sezon jest długi. No, w każdym kolejnym spotkaniu trzeba potwierdzać dyspozycję, żeby pokazać trenerowi, że zasługujesz na miejsce w wyjściowej jedenastce. Ja na pewno staram się ze wszystkich sił. To też nie jest tylko mecz, ale też praca na co dzień. I na razie występuję w pierwszym składzie. Mam nadzieję, że to będzie jak najdłużej trwało. Opowiedz troszeczkę o tej sytuacji bramkowej, która miała miejsce. Przejęliście piłkę dosyć wysoko, wyszliście wysokim pressingiem, przejęliście piłkę, zagrałeś do Patryka Tuczyńskiego. Potem Patryk Tuczyński oddał tobie piłkę. Wiedziałeś od początku, że zdążysz przed interweniującym Peskowiciem, czy jednak pojawiła się jakaś chwila zawahania? Czy było tam sporo przeciwników, byłem w środkowej strefy, nie opłacało się wchodzić w dribbling, dałem do Patryka, wyszedłem na pozycję. No, w zasadzie to można powiedzieć, że większość tej bramki to jego zasługa, bo obsłużył mnie świetnie, ale po prostu zderzyłem przed bramkarzem i udało mi się piłkę przenieść nad nim. I obrońca Krakowi, Dytiatiew, no bardzo brzydko cię sfalował. Powiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Jak ty z poziomu murawy widziałeś ten atak obrońcy Krakowi? No, ogólnie dostałem piłkę od Jarka Jacha i tylko podniosłem głowę, jak się odwróciłem, żeby zagrać gdzieś do naszego zawodnika. Widziałem właśnie Bartka Pawłowskiego, zagrałem do niego praktycznie od razu i kątem oka zobaczyłem, że obrońca na mnie leci praktycznie właśnie z dwoma nogami w powietrzu i starałem się jeszcze uniknąć tego kontaktu. Lekko wskoczyłem do góry, chociaż i tak mnie trącił i myślę, że dobrze się skończyło, że nie połamał mi nóg. No właśnie, co się stało z tymi twoimi nogami? Dokończyłeś mecz po krótkim opatrywaniu przez nasz sztab medyczny. No, rozegrałeś mecz do końca, natomiast jak to teraz wygląda? Czy noga boli, czy coś się poważniejszego stało? Bo na pewno naszych kibiców to interesuje. No, na pewno nogi mnie teraz bolą, bo oczywiście po meczu zeszła adrenalina i całkiem inaczej teraz odczuwam ból, ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Teraz kwestia kilku dni i myślę, że wrócę spokojnie do dyspozycji.